Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco w Hearthstone. Dzisiaj pogram sobie arenkę, także mam nadzieję, że będziecie mi tutaj dzielnie towarzyszyć i zagram arenkę od początku, czyli będziemy dopiero co wybierać i postać, i karty. Czy będzie cała arena pokazywana na YouTube? Chyba nie, bo musiałbym teraz siedzieć i nagrywać to aż do końca, tak? Niestety nie mam na tyle czasu, ale kupimy sobie wstęp do arenki. Kim chciałbym pograć? Szczerze chciałbym chyba zagrać paladynem. Chyba chciałbym paladynem zagrać. Zagramy sobie paladynem. Najciekawszą rzeczą w całej arenie jest wybieranie kart do areny, moim zdaniem, ponieważ tutaj ma znaczenie i szczęście, i to, jakim typem deków lubimy grać. Czy lubimy raszować, czy lubimy grać na zo, czy lubimy bardziej utrzymywać kontrolę na planszy, ale oczywiście też ma wielkie znaczenie, jak nie najważniejsze, największe znaczenie, to jakie karty dostajemy do wyboru. Okej, mam nadzieję, że przynajmniej jedna albo dwie konsekracje się trafią. Zdecydowanie weźmiemy sobie tutaj coś dużego na koniec. Ten wybór jest o tyle ważny, że tutaj możemy healać, ale moim zdaniem Protektor Argentu jest najlepszym wyborem, szczególnie gdy na przykład będziemy mogli użyć w późniejszej grze albo we wcześniejszej jakiegoś dużego stronnika, jak najbardziej. Nie wiem, przeciwko komu będziemy walczyć, także żrący bagienny szlam by się na pewno przydał. Zombiaka fajnie jest mieć na początku. To jest bardzo dobra karta do usuwania różnego rodzaju stronników, ale ja jednak pozostanę przy Strażniku Królów. I bardzo nie lubię takich właśnie oto chwil, kiedy to mam do wyboru dwie bardzo dobre karty. Wyciszenie albo Młot Gniewu. Ale ja jednak wejdę tutaj, wezmę wyciszenie. Boję się, że mogę dostać coś naprawdę dużego na stół, czego nie będę mógł przeskoczyć. Okej. Okay. Nie mam na razie broni, więc nie biorę w ogóle tego typa. Kolejna duża karta. Już mam za dużo tych dużych kart. Dobra, weźmiemy sobie stronnika. Na jakiś początek weźmiemy sobie tutaj Władcę Nerubianów. Tym razem Młot weźmiemy. Boska Tarcza, Pokora. Raczej wezmę sobie Pokorę. No i jednak dostaliśmy, jeszcze jedno wyciszenie sobie weźmiemy. Teraz tak. To jest jeden z najbardziej tajemniczych w sumie sekretów. Najbardziej sekretnych sekretów. Rzadko kiedy się spotyka, żeby ktoś po prostu używał tego sekretu i żeby w ogóle ktoś go wybierał. Ja wezmę sobie miecze. Najwyżej te miecze wyciszę sobie swoją sową i wtedy będą naprawdę bardzo dobrze się sprawowały. Rozjemca jak najbardziej. Wiecie co, jeszcze jednak wezmę tą furię wichru. Okej. Okay. Teraz mamy tak, łowcę grubego zwierza. Coś zajebistego na przykład, gdy mi rzuci ktoś jakiegoś Ragnarosa, Alekstrasze, cokolwiek dużego. Czy nawet golemy. Ale tutaj chyba będę jednak za Gniewem Zemsty. Najwyżej będę tego żałował. To jest bardzo dobry sekret, ale Dar Królów moim zdaniem jest dużo lepszy. Nie mogę już brać Harpi po raz kolejny. Wezmę sobie Baśniowego Smoka. Bardzo dobra karta na drugą turę. Śluzożer, chociaż Aldor też był spoko. Dla Paladyna jak najbardziej trzeba Czempiona brać, ponieważ my będziemy mieli bardzo dużo stronników na stole. Dobieranie karty. Oczywiście, że srebrytowy Czempion. Konsekracja bez zastanowienia. Nie chcę używać plugastwa, bo jako Paladyn będę miał dużo przywołańców, dużo stronników, którzy mają mało HP. Ja ją mógłbym w jakiś sposób zbufować, ale to by nie nastąpiło zbyt prędko, dlatego wezmę sobie Nauczycielkę, chociaż czarów nie mam zbyt wielu. No niestety. Buff. Kolejne wyciszenie. Wiecie co? Weźmiemy sobie... Cholera.
Wezmę sobie Worgena. Mam nadzieję, że nie będę do tego żałował. Konsekracja. Jeszcze tylko equality do pełni szczęścia. Naprawdę. Jeszcze tylko equality do pełni szczęścia. Mamy bardzo dużo... Dobra. Najwyżej będę tego żałował po raz kolejny. Kolejne dobieranie karty. Kolejna konsekracja. Tutaj już weźmiemy komandosa. Kolejne ukrycie. Wezmę Yeti. Lie of Hands. I moi drodzy, ta talia wygląda tak komicznie, że będzie chyba 0 na 3. 12 na 0. Ej, w ogóle, ja jeszcze nigdy nie miałem, nigdy, ale to nigdy nie miałem więcej niż 9 winów na arenie, jeżeli ktoś jest ciekawy, bo tam to jakieś pytania się pojawiały, jaką najlepszą miałem arenkę. No niestety więcej niż 9 winów nie miałem nigdy. Ciężko, ciężko, naprawdę. Fajnie się zaczyna często. 5-0, a potem to się wszystko pieprzy. Dobra, trafiliśmy na Huntera. No i teraz dostaliśmy na rękę karty. Yeti i Dar Królów musimy odrzucić, bo niestety to nie ma sensu teraz. Dostaliśmy jeszcze gorsze karty niż mieliśmy, ale okej, no tak, tak to działa. Dobrze. Przynajmniej Władcę Nerubów sobie tutaj wrzucimy. Na razie oddajemy mu turę. Przywitamy się. Dobrze cię widzieć. Na tej mapie nie ma co psuć. Okej. Czy to działa na wszystkich? Stronnicy. Wszyscy. Okej, to jest na wszystkich stronników. Czyli nie będzie mi rzucał na razie tego pieprzonego alchemika, który mu daje darmowo sekret. Tak sobie myślę. Tylko ja mam strasznie dużo z okrzykiem bojowym. Gdybym go zbufował, on by miał 8 HP i 5 ataku. Czy my tego chcemy? Jakaś szalona akcja w wykonaniu tego Huntera. Może trafiłem na nuba. Dobra. Chciałbym teraz naprawdę, żeby to przeżyło, żeby nie miał deadly shota. Deadly shot, wiecie, nie wiem, czy to tak się poprawnie nazywa. Zabójczy strzał chyba. Oh my god! Oczywiście, że miał. Oczywiście, że miał go. Graj. I teraz zobaczymy, czym zagra. Hunter jest tyle wkurzającą postacią, że ma wszystkie karty, jakie są potrzebne w tej grze. Obszarówki. Zmiana na 0, na 1 HP. Cofanie stronników na rękę. Co sobie wymarzycie, to jest. Mamy 3 konsekracje. Czy my chcemy już teraz użyć konsekracji? Bo to chyba nie ma sensu. Mogę mu to wyciszyć. Szczerze mówiąc, to nie jest fajne. Tak sobie myślę. Dobra, zrobimy taką akcję. Niech się poczuje. Chociaż po co to? Nie, zrobię tak. Mam dużo tego. Ja mam moje i barę. Do walki. Dobra, zobaczymy, czy ma psy. Robimy najbardziej ryzykowne zagranie. O tyle dobrze, że znerfili Sempa. Nie użyje i Sempa, i psów w tej turze. Dopiero by musiał mieć 8 many. Maksymalnie może psy. O. To jest bardzo dobra informacja dla mnie. Tym bardziej, że on jest na tyle dziwny, że nie zaatakował w ogóle poszukiwaczem przygód. Także mnie to bardzo cieszy. Teraz jest tylko pytanie, czy ja chcę wyciszyć go od razu, czy pierw mu ściągnąć tą tarczę. W przypadku, kiedy wyciszę, muszę mu zadać 5 obrażeń. Albo nie muszę.
Moi drodzy, chyba trafiłem na gościa, który tak do końca nie wiedział, o co chodzi w tej grze. Co prawda po tym zabójczym strzale zaskoczył mnie i już myślałem, że naprawdę będę miał przepieprzone, ale tutaj się okazało, że jednak to jest gość chyba, który dopiero zaczął swoją karierę z Hearthstone'em. Tym bardziej to było widoczne w drugiej rundzie. W drugiej. Kiedy to użył Murloka i użył Coina, aby tylko i wyłącznie użyć specjalnej mocy, aby mnie zaatakować za 2 na twarz. Także jeżeli ktoś zagrywa takie akcje, to już wiemy co nieco na temat jego kariery w tej grze. A teraz będziemy mieli maga. Będę walczyć z honorem. Okej, moi drodzy, teraz będziemy mieli maga. Także wyrzucamy wszystkie karty za 7, za 6. Jeśli mam być szczery, to mam bardzo złe karty na ręce. Mag mi pewnie rzuci żmija i sobie go zbufuje jakimś czarem. Ale to jest niestety... To jest gdybanie, tak? Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Coś tam trzyma, coś na tej ręce tam za ten jeden many trzyma. Gdzieś tam coś tam ogląda. Dobra, przywitajmy się, bo może on nie wie, co ma zrobić. Czasami takie zagranie takiej emotki, gdy gość nie wie co zrobić, na przykład zagranie odpowiedniej emotki typu groźba albo wybacz, daje mu do, nie wiem, moim zdaniem go tak bardziej podkręca. Kiedy on nie wie co nam tutaj zrobić, to wy mu mówicie wybacz i on wtedy co? I dup i używa tej karty. I to jest czasami takie granie na nerwach. Dobra, zobaczymy co, na co go stać. Okej, w ten sposób zagrałeś, mój drogi kolego. I dwóch tych. Super, bardzo mi się podoba to zagranie. Po prostu cudowny. W sam raz pod konsekrację. Dlatego też nic nie zagram. Mogę przyjąć te 3 damage'a na klatę. Podejrzewam, że będzie w ten sposób strajdowane. Tu będzie kula, a tu będzie na twarz. No nic, no czekam na konsekrację. Mam 3 konsekracje, moi drodzy, więc tutaj nie opłaca się mi w ogóle wystawiać stronników typu Worgen, bo on zginie od tej laski. Miecza chyba nie będę specjalnie wyciągał, żeby zabić te taunty. Tak sobie więc myślę. Tylko i wyłącznie musimy grać, czekając na konsekrację i nie widzę innego wyjścia. Tylko, wiecie, no, tu są 24 karty. I gdzieś tam są te 3 wyczekiwane przede mnie. To jest ciężkie. To było zaskakujące zagranie. O nie, dobra. Użyję Worgena tylko i wyłącznie po to, aby... Albo A, on zużył tego, albo B, jakiegoś czaru, Frostbolta prawdopodobnie, czy też jakichś tajemnych pocisków, coś w tym stylu. Chcę zobaczyć, co on ma na ręce. Jeżeli chce użyć czaru, to niech zrobi to jak najprędzej. Bo potem szkoda mi będzie na przykład stracić jakiegoś typa, któremu zostanie 2-3 HP i będzie Frostbolta używał na niego. To lepiej już niech na takie gówienko użyje. Ale widzę, że gościu jest hardy. Bije na twarz. Czyli gościu się poczuł. Poczuł się. Czy będzie Frostbolt? Moim zdaniem będzie Frostbolt. No. Użyj. O, to jest zaskakujące. Dobrze, moi drodzy, teraz tak robimy. Jak go bufuję? Bufuję go tylko i wyłącznie dlatego... Czy nie, mam co zagrać innego. To był niestety nieplanowany rym, ale... Owca, Frostbolt, a nie, może być owca i to. Zobaczymy, co zagra. Jeżeli ma owce, to nie użyje Fireblasta. Ale może mieć też Fireballa. W tym przypadku, kiedy ma Fireballa, też nie giniemy od razu. Chyba, że tam jakieś tajemne pociski.
No nic, miejmy nadzieję, że gościu jak już tak długo myśli, to nie ma odpowiedzi na to zagranie. I ja tym bardziej będę się cieszył. O nie, czuję, że to... Wat? What was that? Oh, aż tak, mój drogi kolego. To mój kolego, muszę ci powiedzieć coś fajnego. Muszę ci powiedzieć, że chyba ci dam 16 damage'a na rej, mój kolego. Tylko teraz się zastanawiam, w jaki sposób. Czy zabić ci tego typa? Nie. Zdecydowanie będę chciał to zrobić inaczej. Za sprawiedliwość. Nie na mojej wargi. Także mamy naszego mega koksa Worgena. Bardzo wkurwiony gość, naprawdę. Szalejący Worgen. Jego furia już po prostu osiągnęła naprawdę bardzo wysoki poziom. Dodatkowo jest jeszcze zbufowany przez Dark Królów i jeszcze dostał naszego zajebistego Divine Shielda. No cóż, tak sobie ładnie go tutaj pochwaliłem, chociaż on zaraz zginie. No ale przynajmniej zadaliśmy naprawdę 16 damage'a jednym Worgenem. To jest naprawdę, jak to mówi się, value. No ale dobra, to nam niestety zniknie ten Worgen z planszy, a teraz musimy się zastanowić, co będziemy robić w następnych turach. Czy pójdziemy teraz jako Gniew Zemsty? Czy Strażnik Królów? Gniew Zemsty, albo będziemy używać... Czy on wymieni dwie karty na tą jedną? Mi to pasi. Okej. To jest jak najbardziej fair zagranie. Ja na to mogę przystać bez problemu, także to jest naprawdę bardzo fajnie. I zagramy, moi drodzy, w ten sposób. Zrobimy sobie zajebiste podłoże pod championa. Jeżeli użyję teraz Flame Strike'a, to zginie mi tylko dwóch. To jest bez sensu użycie, moim zdaniem, jeżeli teraz będzie Flame Strike. Nie wiem, co dalej tam może skrywać nasz kolega. Co tu robić? W każdym razie, jeżeli nie wyłoży żadnego stronnika, albo wyłoży jednego stronnika, który ma mało HP, gdybym użył w następnej turze Gniew Zemsty, to jest 8 damage'a. Plus to, co mam na stole. To jest... Może by się udało, tylko zobaczymy. No, mój kolego. Dajesz. Trzymasz jakąś tajemniczą kartę. No, porozwalamy troszkę mapkę. Jestem ostrzem bogini. O, jesteś ostrzem bogini. Tak więc okej. I teraz nadchodzi chwila, w której się zastanowimy. 4, 6 plus 8 to jest 14. Na pewno go nie zabijemy, ponieważ mogą 4 pociski wlecieć w kapłankę. Tak sobie myślę. Chętnie bym wykorzystał w ten sposób. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy, moi drodzy, w ten sposób. Tylko to jest marnotrawstwo jednej karty. Dobra. Zdaję sobie doskonale sprawę, że zamiast poświęcić dwóch, aby zabić jednego, mogłem tylko i wyłącznie zaatakować nauczycielką, której niestety zostałoby 1 HP.
I nie chciałem jej stracić za pomocą tej mocy specjalnej, bo to jest naprawdę bezsensownie. Lepiej stracić dwa takie małe główienka i sprawić, żeby ten gościu miał teraz problem ze ściągnięciem tego bądź tego stronnika. Moim zdaniem, nie wiem, ja nie jestem profesjonalnym graczem w Hearthstone'a, ale wiem, jakie czary ma mag. Może mieć flamestrike'i, blizzardy, wiele naprawdę rzeczy i to było fajne zagranie. Pocieszyłem mojego przeciwnika, no. Aha. Dobra. Co, moi drodzy? Ryzyk fizyk chyba, co? Przecież ja to wygrałem. Na czym ja się zastanawiałem? Okej. Zagraliśmy w ten sposób. Także mamy dwa zwycięstwa. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję wam bardzo gorąco za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało i na przykład są tutaj widzowie, domyślam się, że ogląda Hearthstone'a naprawdę zdecydowanie mniejszość z moich wszystkich subskrybentów, ale jeżeli są tutaj osoby, które lubią oglądać przede wszystkim jakieś polskie gameplaye z Hearthstone'a i na pewno lubicie areny oglądać, bo tyle, że rankedy są nudne, wiadomo, jakie kto może mieć karty, to jest przewidywalne. To areny są moim zdaniem ciekawe. Jeżeli chcecie, to będę raz na jakiś czas robił tego typu arenki i nagrywał. Przede wszystkim mi to sprawia niesamowitą frajdę, bo naprawdę lubię tą grę i lubię grać areny. Dziękuję wam bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Cześć! We'll be right back.